6 marca w starostwie powiatowym w Jaworze odbyło się kolejne spotkanie konwentu wójtów, burmistrzów i starostów powiatu jaworskiego. Głównym punktem spotkania była dyskusja na temat remontów i modernizacji dróg niszczonych przez firmy transportujące drewno z lasów oraz możliwości tworzenia ścieżek edukacyjnych. Z tej okazji na spotkanie przybyli dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Jerzy Łokietko oraz poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Dyrektor Łokietko wspomniał o tym, że Lasy Państwowe są ważną instytucją chcącą wspierać rozwój powiatów. Zaznaczył także, że lasy służą dobru mieszkańców i wyraził nadzieję, że po wtorkowym spotkaniu z samorządowcami współpraca z nadleśnictwem będzie układać się jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że po tej dzisiejszej tutaj spotkaniu z samorządowcami ta współpraca, myślę, że w miarę dobra z nadleśnictwem, będzie jeszcze lepsza i po to tu przyjechałem na zaproszenie pana posła i pana starosty, za to dziękuję. Myślę, że jakieś problemy, które zostały tutaj przedstawione w kwestii choćby wspólnych inwestycji drogowych, jakichś spraw gruntowych, będę starał się tutaj sukcesywnie rozwiązywać i myślę, że tak powiem, z pozytywnym finałem. Po spotkaniu poprosiliśmy posła Kropiwnickiego o komentarz w sprawie wniesionego na ostatniej sesji Rady Powiatu wniosku o powołanie radnego miejskiego Emiliana Bery z Platformy Obywatelskiej na stanowisko wicestarosty powiatu jaworskiego. To jest inicjatywa lokalna, powiatowa i decyzja będzie radnych powiatowych. Ja myślę, że to jest taki dobry samorządowiec, to jest, tak jak znam pana Emiliana Berę z działalności w Jaworze, ale decyzja należy do radnych powiatowych i nie wiem, jak się to zakończy. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze nie tylko z zewnątrz przeszedł metamorfozę, ale i wewnątrz. Prace remontowe przywracają go do dobrego stanu. Remont trwał od października do grudnia ubiegłego roku i kosztował ponad 400 tysięcy złotych. Mamy wyremontowane pomieszczenia w nowej, czwartej grupie wychowawczej. Mamy wyremontowaną klatkę schodową, kuchenną, stołówkę, korytarz kuchenny, a także zaadoptowaliśmy nowe pomieszczenia na cele edukacyjne. Między innymi funkcjonuje sala do zajęć muzycznych, izba turystyczna, a także sala do zajęć kulturystycznych. Udało nam się również wyremontować ciąg administracyjno-biurowy, korytarze biurowe, gabinet intendenta, kierownika gospodarczego, głównego księgowego, sekretariat i wreszcie gabinet dyrektora. Remont ten był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Obecnie w ośrodku przebywa 39 wychowanków w trzech grupach, a dzięki remontowi planowane jest zwiększenie grupy młodzieży do 48 osób. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przewodniczący koła radnych Razem dla Powiatu Mariusz Barański przedstawił kandydatury osób, które ich zdaniem powinny zrekonstruować zarząd powiatu. We wniosku radnych znalazł się Emilian Bera na funkcję wicestarosty oraz Wiesława Łęgosz na funkcję członka zarządu. 26 stycznia bieżącego roku podczas sesji Rady Powiatu w Jaworze złożyłem wniosek o rekonstrukcję zarządu powiatu. Dnia 8 lutego otrzymałem oficjalne pismo od pana starosty, który oczekuje konkretnych decyzji personalnych. W dniu dzisiejszym złożyłem odpowiedź na to pismo wraz z uzasadnieniem, ale chciałbym w tej chwili poinformować Wysoką Radę, że Klub Radnych Razem dla Powiatu chce desygnować na stanowisko wicestarosty powiatu jaworskiego pana Emiliana Bere, natomiast na stanowisko członka zarządu powiatu w Jaworze panią Wiesławę Łęgosz. Tak jak wcześniej wspomniałem, uzasadnienie tych obu kandydatur zawarte jest w piśmie do pana starosty jako przewodniczącego zarządu. Dziękuję.
Na tej sesji radni zajęli się także skargą na dyrektora Szkoły Agrobiznesu z Bolkowa. I w związku z tym, że radni w głosowaniu mieli taką samą ilość głosów za i przeciw, to skargę uznano za nierozstrzygniętą. Konflikt w bolkowskim agrobiznesie trwa już prawie rok i wszelkie formy jego zakończenia przez wykwalifikowanego mediatora są odrzucane przez grono pedagogiczne. Nowa dyrektorka nie jest przez nauczycieli i Radę Rodziców akceptowana, czemu dają wyraz w skargach do różnych instytucji. Przybyła na sesję dyrektor szkoły Joanna Małodzińska przedstawiła swoją stronę tego konfliktu. Ja po prostu chciałam zrobić porządek, a że jestem z charakteru być może radykalna, a poprzedni dyrektor, bardzo dobry dyrektor, liberał, różnimy się, co mogło spowodować też u starej kadry takie odczucie, że przyszedł ktoś, kto chce zrobić im krzywdę. Tak nie jest. Jeżeli natomiast jest propozycja i nauczyciele zgadzają się na mediację, przyjeżdża mediator, w piątek się zgadzają, a w poniedziałek mówią, nie będziemy mediować, nie chcemy, to jest to, daje do myślenia. Proszę Państwa, to nie jest to, że ja nie chcę. Ja bardzo chętnie, ja tutaj szczerze mówię, aż do bólu szczerze. Jestem w stanie wyjaśnić każdą sytuację, ale to nie może być tak, że ja się będę kopać z koniem wiecznie. Na sesji w Jaworskim Starostwie Powiatowym padła kandydatura na wicestarostę Emiliana Bery, który obecnie jest asystentem europosła Piotra Borysa, senatora Piniora i radnym Rady Miasta Jawora. No, ta decyzja koła radnych była dla mnie pozytywnym zaskoczeniem i poczytuję sobie to za wielki zaszczyt, że ta grupa radnych zaproponowała akurat moją osobę na to stanowisko i uważam, że jest to taki dobry znak, że moja praca jest pozytywnie odbierana nie tylko przez mieszkańców, ale również przez kolegów radnych. Znaczy, dzisiaj chciałbym jak gdyby ten temat pozostawić w gestii pana starosty, bowiem ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku mówi jasno, że Rada Powiatu na wniosek pana starosty dokonuje zmian w zarządzie. I ta współpraca będzie zależała od pana starosty. Na dzień dzisiejszy takiej deklaracji nie otrzymałem. Aczkolwiek jestem otwarty na współpracę i kiedy tylko otrzymam taki sygnał od pana starosty, wtedy będziemy mogli rozmawiać o dalszej współpracy, ewentualnie o rozwoju powiatu. W ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych w roku szkolnym 2011-2012 Zarząd Województwa przyznał stypendia 316 uczniom z dolnośląskich szkół. I to naprawdę jest to uczniowie najbardziej wybitni, jeżeli można, najwybitniejsi uczniowie na Dolnym Śląsku, których średnia mniej więcej waha się w granicach minimum 4,50 i 5,10 w zależności od szkoły. No i te osoby będą otrzymywały stypendia fundowane przez Urząd Marszałkowski za swoje osiągnięcia w nauce, za udział w olimpiadach tematycznych, w olimpiadach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich. Czyli to jest takie podziękowanie za ich wkład, za ich pracę, jeżeli chodzi o osiągane wyniki w nauce. No dzisiaj z tego co wiem bierze 316 uczniów, w tym również są nauczyciele i tutaj te stypendia wahają się w granicach 300 zł miesięcznie. Wśród stypendystów znaleźli się także dwaj uczniowie z jaworskich szkół. Dawid Kałamarz z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Mariusz Litawa z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Każdy z wyróżnionych co miesiąc będzie otrzymywał 300 zł. Docenieni zostaną także nauczyciele, opiekunowie uzdolnionych uczniów. Wielki sukces tych młodych ludzi i gimnazjalistów i licealistów. Bardzo się cieszę, że są za swój wysiłek intelektualny, za swoją pracowitość, sumienność, że są nagradzani. To są pierwsze wymierne efekty ich pracy. Dodam, że na pewno nie lekkiej. Program stypendialny ruszył w 2008 roku. Do tej pory wsparciem zostało objętych 1191 uczniów. Jednym z warunków otrzymania stypendium było uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,1 przez gimnazjalistów oraz 4,85 przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt będzie realizowany do roku 2014.
Jeszcze przed wystąpieniem wiosennych roztopów Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworze przygotowywało się do prowadzenia ewentualnych działań. Z doświadczeń i analiz z ostatnich lat wynika, że najbardziej czasochłonnym przedsięwzięciem podczas takich działań jest przygotowywanie worków z piaskiem. Żeby usprawnić tę czynność, burmistrz Artur Urbański zwrócił się do kierownictwa spółki Ogniwo z propozycją wspólnego przygotowania urządzenia, które by to wąskie gardło eliminowało. W piątek 2 marca prezesi spółki Ogniwo Krzysztof Batkowski i Henryk Łukasik wraz z burmistrzem Arturem Urbańskim oraz członkami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze przetestowali działanie wyprodukowanego prototypu urządzenia. Podczas próby stwierdzono, że przy pomocy urządzenia w ciągu jednej minuty można napełnić 5 worków z piaskiem, co znacznie przyspiesza pracę, a co za tym idzie, same działania przeciwpowodziowe. Jak stwierdził po próbie burmistrz, gmina Jawor zakupi kilka tego typu urządzeń, a kierownictwo Ogniwa myśli o jeszcze innych usprawnieniach mogących być zastosowanych przy napełnieniu worków służących do umacniania wałów przeciwpowodziowych. 3 marca w Teatrze Miejskim dla jaworskiej publiczności zagrał zespół Raz, Dwa, Trzy. Koncert wzbudził spore zainteresowanie i przyciągnął wielu słuchaczy. Już na kilka minut przed występem grupy sala Jaworskiego Ośrodka Kultury była wypełniona po brzegi. Gdy na scenie pojawili się artyści, publiczność powitała ich gorącymi brawami. Przez następne niemal 2 godziny w Teatrze Miejskim rozbrzmiewała muzyka wielokrotnie nagradzanego polskiego zespołu. Grupa Raz, Dwa, Trzy została założona w lutym 1990 roku w Zielonej Górze. Kilka tygodni później w tym właśnie mieście zagrała pierwszy koncert, a wiosną wzięła udział w studenckim festiwalu piosenki w Krakowie, zdobywając swoją pierwszą nagrodę – Grand Prix Festiwalu. Zespół nie spoczął na laurach. Artyści dawali koncerty, nagrywali płyty, uczestniczyli w kolejnych festiwalach i poszerzali brzmienie swojej muzyki o elementy bluesa, jazzu, folku i rocka. Lata pracy przyniosły rezultaty. Obecnie grupa Raz, Dwa, Trzy ma na swoim koncie wiele sukcesów, a ich muzyka jest znana zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W imieniu Jaworskiego Ośrodka Kultury serdecznie zapraszam młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych do wzięcia udziału w 57. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Eliminacje Powiatowe, który odbędzie się dnia 21 marca w Teatrze Miejskim o godzinie 10. Szczegółowy plan imprezy, jak i regulamin oraz karty zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej www.jok.jawor.pl. W minioną niedzielę odbyło się spotkanie członków Viper ASG Team, nieformalnej grupy pasjonującej się airsoftem. ASG to rodzaj sportu, którego zasady przypominają grę w paintball. Inny jest tylko rodzaj broni. Zamiast markerów wyrzucających kulki z farbą, członkowie grupy używają replik broni, między innymi karabinów niemieckich, rosyjskich, amerykańskich oraz pistoletów włoskich, amerykańskich i czeskich. ASG jest to sport, który polega na wystrzeliwaniu kulek 6 mm bądź 8 mm, do siebie nawzajem. Grupa zawiązała się w 2007 roku. Jej inicjatorami byli mieszkańcy Kwietnik. Rok później do Viper ASG Team dołączyły osoby z Jawora i Paszowic. Obecnie grupa liczy 22 członków. Są to osoby w różnym wieku, pracujące w rozmaitych branżach. W naszej grupie są zarówno kobiety i mężczyźni. Dołączyć do nas mogą osoby powyżej 16 roku życia, ale osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę opiekuna. Spotkania w Viper ASG Team są organizowane kilka razy w miesiącu. Grupa spotyka się w wyludnionych miejscach, na przykład w lasach lub w opuszczonych budynkach. Uczestnicy zabawy dzielą się na dwie drużyny i odgrywają rozmaite scenariusze. Bronią twierdzy, walczą o flagę, próbują zdobyć nowy teren. Aby spotkania były udane i bezpieczne, uczestnicy muszą przestrzegać pewnych zasad. Przede wszystkim muszą się zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt. Do ASG potrzebne są przede wszystkim takie rzeczy jak replika, mundur taki jak na przykład tutaj widzimy u mnie bądź u kolegi. No, każdy może zakupić sobie oczywiście mundurowanie, jakie mu się żywnie podoba. No, nie wpływamy na to, jaki to ma nosić. Każdy może sobie wybrać, czy chce biegać w mundurze szwajcarskim, niemieckim, polskim. No, to jest do wyboru. Przede wszystkim trzeba mieć właśnie takie rzeczy jak na przykład rękawiczki, maski ochronne, tak jak na przykład tutaj widzimy. Jest to maska z siatki, na niej mamy okulary, bo bez okularów nikt nie zostanie dopuszczony nawet do zabawy. Jest to taka rzecz, która jest wymagana przy tej właśnie zabawie, bo może dojść do urazu oczu. No, reszta rzeczy to są takie rzeczy opcjonalne, jak na przykład tutaj mamy hełmy, kamizelki. Spotkania grupy Viper ASG Team trwają od 2 do 5 godzin. Wszystko zależy od pogody, wytrzymałości uczestników i ich pomysłowości. Strzelanki często kończą się wspólnym ogniskiem, podczas którego grupa omawia kolejne propozycje spotkań.